wyciągnąłem go z odwyku. W ogóle zajebista historia. Ten przyznać cały czas nawet nie wiedział, że Danny jest w Night City. Właśnie do niej pojechał, żeby zrobić jej niespodziankę. Spotkamy się wszyscy u Danny. Ja też? Po co? W końcu masz z nami zagrać, nie? Musisz poznać resztę, wysyłam ci adres. Zadanie Second Conflict. Okej, od razu jest odhaczone. Dajcie mi sekundkę. Przyjrzyjmy sobie szybko ekwipunek. Porządek. Zbiera się jakieś syfy. Okay. Tu mam broń John'ego Silverstone'a. Zaraz pokażę. Nie było tak, że... Policja. Dobra, tu i tak nie mogę postrzelać. Musimy się dostać. Słuchajcie, jestem przy Reaper Docku. Gdzieś tu jest bezpośrednio ten Reaper Dock. Ojej, tak dookoła trzeba. Muszę z tego double jumpa kupić. Dajcie mi sekundę. What the fuck? I don't. If you suspect any rogue AI activity, call it out. Zdecyduj się w którą stronę. W ogóle jedna rzecz, która mi wkurza, nie można wyłączyć misji. Zawsze musi być jakakolwiek misja, musi być wprowadzona. Przepraszam pana najmocniej, czy możemy zająć chwilę? No, co tam się znowu stało? Jesteś na dole. A, tutaj na dół się idzie. Spoko. A to chyba Wiktor jest? Nie pamiętam. Czy to ten taki naćpany? A ten naćpany taki. O. Czy to Wiktor? Czy na dół? Nie wiem.
Ejejejej, można się zgubić tutaj czasami. Pana. Tak, czy on miał double jumpa? Słucham. Przyda mi się parę aktualizacji wszczepów. Służę. Przede wszystkim to. Okej. Okay. Jump. Jest ciekawe. Dzięki bardzo. Dobra. Tego double jumpa? Kuziwa. Chyba nie był ten double jump. Dobra, nie chcę mi się już wracać. Nieważne. Kurde, aż to muszę. To był... miejscówka. Nie ma jak się tepać. Dobra, jadę samochodem. Moja bryka. Weźmy teraz tym. No dobrze. Trzecia w nocy, zróbmy 11. Fajny taki czołgowaty, ale mógłby się lepiej prowadzić troszeczkę. Strasznie, kurczę. Poszakiem powiem wam, lepiej się trochę jeździ. To jest dość szybki ten.
do cholery, bez samodzielnych akcji! Zlikwidować go! Cholera jasna, mów! Ale fajny glitch. Proszę bardzo. Właśnie to jest fajne w Cyberpunku, że można się zatrzymać, to się ogarnąć. Ja patrzcie, byłby świetny wóz, gdyby się tak kurde nie zachowywał niestabilnie. Jest tutaj ten cholerny teleport i nie można... Co tu się stało? Chyba robiła remont i Henry pożyczył sobie betoniarkę. Zawsze nieźle improwizował. Może są w domu. Sprawdź przez interkom. Być ta niespodzianka Henry'ego? Najwyraźniej nie byłem na bieżąco. Wygląda na to, że miałem kolejna okazja do odwiedzin. I dlatego zalał jej basen betonem? Nie powiesz, czemu mnie zostawiłeś? Henry bywa bardzo uczuciowy. Wiesz, o co im poszło? Z tego, co zrozumiałem, Deni któregoś dnia zniknęła bez słowa, a potem ukrywała się przed Henrym. Skoro cały czas był naćpany albo na odwyku, to nie było to specjalnie trudne. Jak to już? Nie odprowadzisz tak, mnie? Dopóki nie podałem Henrymu jej adresu. Nie przedstawisz rodzinie? Sekundka. Jeśli się zbliżysz do nich na krok, to cię zabiję. Nie żartuję, rozpierdolę ci łeb. Wi. A co, oni już, wiedzą? już. O czym? Że straciłam kilka lat życia na takiego śmiecia jak ty? Tak to zapamiętałaś? Pamiętam więcej niż ty. To co z koncertem? Jeszcze nie miałem jak zapytać Deni, ale kiepsko to widzę. Wie, i ty z nimi pogadaj. Kerry najwyżej tylko bardziej namiesza. Tylko to nie do końca moja sprawa. Idź, pewnie zaraz im przejdzie. Kerry też w pierwszej chwili nie szalał z radości, kiedy mnie zobaczył. O, to jest ciekawe. Czekajcie, zobaczę sobie, co jest tam. Co jest tutaj, czy jest jakaś znajdźka? Pogadamy później. Zamykane. Jak Superman można skakać. Pogadamy później. Przyprowadziłeś wsparcie? Na wypadek, jakbyś zapomniał, po chuj to właściwie robisz.
Przysyła mnie Kerry w sprawie koncertu. Jakiego koncertu? Kurwa, i czemu to on ze mną nie rozmawia? Dla Kerry'ego to niewygodna sytuacja, bo oboje jesteście jego przyjaciółmi. Kurwa, jaki delikatny. To on sprowadził na mnie tę jebaną zarazę. Jaki potygowany ziom. Chodziło o reaktywację samuraja na jeden wieczór. I dlatego chciał zebrać całą drużynę. Słodkie, ale to nie przejdzie. Nie zagram z tym pojebem. Danny. Nie ma mowy. Albo on, albo ja. Jak Danny się uprze, to koniec. Jak wam idzie? Chujowo. Danny chce mnie wykopać z koncertu. A przecież już się dogadaliśmy. Kerry ci zapłaci, prawda? O to chodzi. Kurwa, jak dla mnie zajebiście. Bierzcie go sobie i wypierdalajcie z mojego domu. Nie każ mi decydować. To jak robimy? Gdybym chociaż wiedział, o co wam poszło. A co, nie widzisz? Skurwiel zalał mi basen betonem. No to chyba musiał mieć jakiś dobry powód. Serio? Musiał? Coś ty odjebał z tym basenem. Przecież wiedziałeś, że Kerry chce, żeby Danny też z nami zagrała. Chciałem oczyścić atmosferę. Zajebiście. To powinna być twoja decyzja. Wkurwia mnie, że Danny stawia nas pod ścianą i dyktuje warunki. Z drugiej strony Henry to pojeb, jak sam widzisz. Nie można mu ufać. A to mi pomogłeś. Będzie nam brakować jednej osoby. To akurat nie jest problem. Mogę zaprosić jednorazowo jakiegoś kumpla z innego zespołu. Tylko to już nie będzie to samo. To już nigdy nie będzie to samo, Kerry. Zaraz stracę cierpliwość! A jeśli musimy wybierać, zagrajmy z Danny. Kurwa, Kerry, serio? To przecież ona robi problemy, nie ja. Słuchaj, załatwię ci... Wiesz co, Kerry? Pierdol się. Dobrze, że Silverhand tego nie widzi. Skończyłeś? To wynocha. No dobrze, a co z Nancy? Jestem z nią w kontakcie. Da znać, jak wszystko załatwi. Widzimy się na koncercie. Kurwa, muszę zadzwonić po kogoś, kto tu posprząta. Legenda. Okej, na razie nic więcej nie zrobimy. Trzeba poczekać, aż Nancy się odezwie. Następna legenda. Super. Katowy sprzęt. Fajne. Jeszcze mamy nową broń. Jeszcze jej nie wypróbowałem. Ciekawe. Przeładowania, szansa na zatrucie. Nożnik. Typu tech. No, to w ogóle możemy sobie ją wypróbować. Akcja zablokowana. Okay. Czekaj jeden dzień na telefon. Nowe zadanie. Nie można dostać. Nie. Tak się czeka. Cześć, udało mi się dopiąć wszystko z tym koncertem. Dziś wieczorem w Red Dirt. Rozmawiałaś z Kerrym? Nie rozmyślił się? Nie, wręcz przeciwnie. Strasznie się nakręcił. Nie widziałam go takiego od czasów Johnego. A co z Henrym? Nie dał się przekonać? Nawet z nim nie gadałam. Głupi kutas.
No nic, widzimy się wieczorem. O gitarę się nie martw, ja załatwiam sprzęt. Ale nie można nic tu zrobić. Okidoki. Udaje się wieczorem do baru, że coś tam. Tutaj. Musimy zrobić wieczór. Dobra, ale najpierw... Są takie drobiazgi na PC-cie, które są wkurzające. Teraz pokazuje mi drogę. Teraz wytworzyć. Mogę. No bo ja. Pistoletu. Ten silver z silvera, silver handa. Mody sobie jakieś pokupować. Kurde, jaki kosmiczny. Masakra. Chyba mam na maksa już. Zajebał sporą ilość beta-acid. Nie wiesz co to? Nieistotne. Ważne, że jest sporo warte i klient chce, żeby to do niego wróciło. I tu wchodzisz ty. Z giwerą w ręku. Więcej info w załączniku. Może takim granata do środka było rzucić? Tutaj był ten. Kurczę.
Nie wiem, czy to było widać na mapie. Nie wiem, czy... Niektóre chyba trzeba odkryć, żeby... by można było je używać. Jestem na miejscu. Cóż, trzeba czekać. Co robić? Się odwaliła. Vi, mam tu coś dla ciebie. Nie wiem, czy się na tym znasz, ale kiedyś należała do Silverhanda. O kurwa. Nancy potrafi wszystko załatwić. Może szepnie jej słówko Mikoshi i będziemy ustawieni. To The Luz Orphian. Pamiętasz to graffiti samuraja w Heywood, gdzie była kiedyś piekarnia? Aha, dawno je zamalowali. Ale rzeczywiście, Johnny miał tam Orfiana. Nieźle. Skąd ją wytrzasnęłaś? Jest w idealnym stanie. Wykupiłam z prywatnej kolekcji. Lubię, kiedy szczegóły się zgadzają. Dziewczyna ma obsesję, ale w chuj to szanuje. Jak tam przed koncertem? Dziwnie. Jakbym miała udawać samą siebie. No i nie ma Johnego. Nigdy bym nie powiedziała, że będzie mi tego drania brakować. Może teraz mi powiesz, o co poszło z Henrym? Stara sprawa. Cały czas pakował się w jakieś gówno. A ja pomagałam mu się wygrzebać. I w końcu miałaś dość brudzenia sobie rąk. W końcu udało mi się załatwić mu miejsce w dobrym zespole. Henry przestał ćpać. Ogarnął się, szło mu świetnie. Więc kopnął mnie w dupę. Przestałaś być potrzebna. Na chwilę. Przez miesiąc balował z nowymi kumplami. A potem go wywalili, bo znowu zaczął swoje. Zaczepił mnie na ulicy, kompletnie złachany. Nawet zemdlał, żeby było bardziej dramatycznie. I co zrobiłaś? Zostawiłam go tam. A potem postarałam się, żeby więcej mnie nie znalazł. Dzięki, że zajęłaś się organizacją koncertu. Proszę cię. Kerry nie trafiłby sobie palcem do tyłka bez mojej pomocy. Silverhand był pewnie taki sam. Gorszy. Kerry przynajmniej nie przeszkadza i robi, co mu się każe. Gdzie Kerry? Zaraz powinien być. Mówił mi, że jesteś naprawdę dobry. Mam nadzieję, że to prawda, bo nie mieliśmy ani jednej próby razem. No tak. Nie możemy zawieść publiczności. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, kim są ci ludzie. Jakaś przypadkowa zbieranina. Kerry nie chciał rozgłosu. No, jeszcze zobaczymy z tym rozgłosem. Myślisz, że media już się dowiedziały? Na pewno, hieny. Martw się raczej tym, kto zagra zamiast Henry'ego. Kerry namówił Drosina z Cutthroat, żeby do nas dołączył. Jego znam, widziałam go na scenie. I co, dobry jest? Jest w porządku, ale bez cudów. To ty jesteś tu niewiadomą. Czas wziąć pigułę, tylko jakoś dyskretnie. Na wypadek, gdybym zaczął rzygać krwią? Nie ma co robić widowiska. To wieczór Kerry'ego. Nancy chyba dalej nie wierzy, że jestem w stanie z nimi zagrać. No i ma rację. Gotowe.